Maryjo, Królowo Polski i Matko nasza najlepsza, dziękujemy Ci za dzieło duchowej adopcji. Dziękujemy za wszystkich, którzy modlą się za dzieci zagrożone aborcją, zagrożone środkami poronnymi, między innymi tabletką Dzień Po. Dziękujemy Ci za czwartą pielgrzymkę duchowej adopcji dziecka poczętego, którą zakończyliśmy dzisiaj pod hasłem Ratuj życie, chroń rodzinę. W czasie dzisiejszego apelu zapraszamy wszystkich modlących się z nami dzięki środkom masowego przekazu do duchowej pielgrzymki przed tron Twój, Maryjo, Królowo Polski, Królowo Nasza. Prosimy o łaskę modlitwy za życie poczęte w naszej Ojczyźnie. Naszą modlitwę obejmujemy również wszystkich propagatorów aborcji, antykoncepcji, propagatorów ruchów LGBT. Zamiast wyklinać i złorzeczyć, modlimy się szczerze za nich. Do ich grzechu nie chcemy dodawać naszego grzechu nienawiści i złorzeczenia. Nie chcemy doładowywać zła. W łączności z wszystkimi, którzy w godzinie apelowej trwają przy Tobie, Maryjo, prosimy o ducha nawrócenia, ducha pokuty i ducha wynagrodzenia za grzechy profanacji Eucharystii, świętych wizerunków, profanacji Twojego wizerunku, Jasnogórska Pani, flagą sześciu kolorów. Tęcza biblijna ma siedem kolorów. Jest w niej również kolor biały, kolor czystości i kolor niewinności. Prosimy o ducha nawrócenia i ducha modlitwy różańcowej za naszą Ojczyznę. Chcemy stanąć przy Tobie, Maryjo, Zwycięska Pani, z różańcem w ręku, aby walczyć z grzechem i walczyć ze sprawcą grzechu, którym jest szatan. Wierzymy słowom proroków, że nawrócenie nasze i pokuta powstrzyma karzącą rękę Boga, które pragnie naszego zbawienia. Przed Tobą, Maryjo, chcemy odnowić nasze przyrzeczenia trwania w modlitwie duchowej adopcji dziecka poczętego. Dzisiaj chcemy włączyć w tę modlitwę wszystkich tych, którzy chcieliby w niej uczestniczyć. Dlatego przed Tobą, Maryjo, powtarzam w imieniu wszystkich Najświętsza Panno Boga Rodzico Maryjo, wszyscy aniołowie i święci, wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, postanawiam i przyrzekam, że od dnia dzisiejszego biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Tymi modlitwami będą 10 różańca, które za chwilę zmówimy, dobrowolne postanowienia i modlitwa, którą teraz odmówię. Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen. Maryjo, Pani Zwycięska, chcemy oddać się Tobie w naszym akcie zawierzenia. Zwycięska Pani Królowo, Matko Nasza, oddaję Ci dzisiaj duszę i ciało moje, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, dobra duchowe i materialne, godzinę mej śmierci i całą wieczność. Wszystko to składam w Twoje ręce, Matko. Wspomagaj mnie w chwilach próby, oświecaj swoją mądrością, oddalaj zasadzki złego ducha, przeprowadzaj bezpiecznie przez bolesne doświadczenia krzyża i chroni mnie oraz moich bliskich przed utratą wiary. Ucieczko grzeszników, uproś o Syna swego potrzebne łaski, czystość duszy i ciała, głębokie nawrócenie serca i przymnożenie ziemskiego czasu na odpokutowanie grzechów. Wołam do Ciebie, Matko,
bądź przy mnie w każdy czas, zwłaszcza w moich codziennych obowiązkach, radościach, troskach, spotkaniach i rozmowach. Osłaniaj mnie potęgą swojej obecności. Pomóż mi zachować wierność powołaniu, nadrobić zaniedbania, naprawić wyrządzone krzywdy. Prowadź i strzeż mnie, Matko, ucz wybaczać winowajcom i coraz bardziej kochać Boga i ludzi. Czuwaj nade mną i okrywaj mnie zwycięskim płaszczem Twej nieustającej opieki. Amen. Dzisiejszy dzień na Jasnej Górze był także dniem dziękczynienia za tegoroczne plony. Dziękujemy Bogu za Jego opatrzność nad nami, za codzienny chleb. Dziękujemy Bogu także za tych, którzy trudzą się każdego dnia, aby nie zabrakło nam chleba powszedniego. Dla tych wszystkich, którzy trudzą się na roli, prosimy o wszelkie Boże błogosławieństwo, aby ich praca była zawsze należycie doceniana. Godzina apelu jasnogórskiego u kresu dzisiejszego dnia jest zachętą dla nas wszystkich do modlitwy za cały Kościół Święty. Ogarniamy osobę Ojca Świętego Franciszka, cały polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym konferencji Episkopatu Polski. Polecamy obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Wacława. Modlimy się za nasz pauliński zakon, za ojca generała, ojca przeora, wszystkich ojców i braci Paulinów posługujących tutaj na Jasnej Górze. Modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Pamiętamy o wszystkich osobach chorych, cierpiących. Trwająca pandemia koronawirusa zobowiązuje nas do modlitwy za tych, którzy troszczą się o ludzi chorych i cierpiących, a więc za służby sanitarne, medyczne, mundurowe. Wśród intencji zanoszonych tutaj na Jasnej Górze przez pielgrzymów prosimy w intencji Ewy Pawłowskiej w jej 60. rocznicę urodzin. Polecamy matkę Beatę Mazur, przełożoną generalną sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w dniu jej imienin. Prosimy o łaskę uzdrowienia dla ciężko chorego Konrada. Prosimy za wspólnotę księży Palotynów z Brazylii. Modlimy się we wszystkich intencjach, które nosimy w naszych sercach, w łączności tutaj z wszystkimi pielgrzymami w kaplicy Matki Bożej, jak i z tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji Trwam, Radia Maryja, Radia Jasna Góra i innych rozgłośni katolickich, wspólnie razem odmawiając tajemnicę chwalebną Różańca Świętego, ukoronowanie Najświętszej Marii Panny na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Święta Mário, Matko Boža, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, Matko Boża. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego. Tobie, Maryjo, oddajemy wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry. Polecamy Ci wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej. Polecamy nasze rodziny, wspólnoty, wspólnie razem wołając pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas. Prosimy Cię, Panie, byś oddalił od Kościoła wszystko to, co Cię obraża, a nas samych skierował na drogi zbawienia. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Księdza arcybiskupa prosimy o pasterskie błogosławieństwo. Na progu nowego roku szkolnego warto przywołać fragment dialogu Jana Pawła II z młodzieżą francuską przed 40 laty. Czy Ewangelia może dać odpowiedź na wszystkie pytania współczesnego człowieka? Odpowiedział: nie tylko może. Ona jedyna zna odpowiedzi pełne, właściwe i bez reszty. Tylko trzeba ją dobrze odczytywać. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn
i Duch Święty. Amen.